Jak hodować owady zapylające? Wykład, część czwarta. Opowieść będzie o innych lokatorach i pasożytach i chorobach. Oprócz tego, że jak zrobimy taki domek, to zamieszka w nich murarka, to zamieszkają w niej także inne owady. Ale nim zamieszkają, to często w takiej sytuacji, w której pozwalamy pszczołom samym wyjść z takich rurek, jak one nie są otwierane, to wtedy jest tak, że zobaczycie, że pszczoła samica zapłodniona wróci do tej rurki, z której wyszła, po czym możecie obserwować, jak one czyszczą i sprzątają te rurki. Wynoszą całe stare błoto, które jest w środku z tych murów. Wynoszą na zewnątrz te kokony stare i po pewnym czasie możecie zobaczyć, że u dołu, jeżeli tam zrobicie jakąś podłogę albo jakiś podest, że to nie będzie spadać bezpośrednio na ziemię, to będziecie widzieć, ile śmiecia, błota one z tego ze środka wszystkiego wyczyściły. I jak wyczyszczą tą rurkę, to z powrotem zaczynają zakładać tam swoje gniazdo. To nie jest murarka. To jest inny owad z rodziny pszczołowatych, najróżniejsze. Słuchajcie, te pszczołowate to są i tak zwane lepiarki, pszczolinki, smuklinki, spójnice, miesierki, porobnice i pszczoły. A wśród pszczół, do rodziny pszczół, zalicza się także tak zwane bombusy, czyli trzmiele albo bąki na nie mówimy. Więc tego jest mnóstwo i wiele różnych innych gatunków owadów, które mają podobną biologię, które także mogą wykorzystać takie rurki, jak wy im przygotujecie, skorzystają z tego z miłą chęcią. Ale proszę pamiętać o tym, że murarka ogrodowa się zachowuje trochę jak prosiaczek. To znaczy, jeżeli będą malutkie pszczolinki, bo są czasami takie malutkie 6-7 mm i będą cienkie rureczki powsadzane obok tych grubych, których się przepychają te murarki, to te biedaki trochę mają tam problem z nimi, bo przyleci taki kark, siądzie na tych rurkach, nim tam się obróci i tak dalej i te biedactwa potem jakoś tam się niezbyt dobrze czują. W związku z tym ja zawsze mówię, przygotowujcie w tych waszych domkach rurki różnej średnicy, ale zróbcie tak, żeby te, które są większej średnicy, były w jednym miejscu, a te mniejszej średnicy, w które te inne gatunki, żeby były w innym miejscu. Bo potem naprawdę zobaczycie, jak te prosiaczki, jak one traktują te wszystkie mniejsze. Czasami te mniejsze potem muszą gdzieś odlatywać, czekać, aż się zrobi spokój, żeby mogły pójść do tej rurki, do której murarka się nie zmieści. Więc najróżniejsze inne gatunki owadów zapylających będą chciały korzystać. I będziecie widzieć to, co mówiłem, że są pszczoły, tak jak murarka ogrodowa, która zatyka te swoje wejścia, czy robi mur z gliny. A tutaj zobaczcie, jest zrobione, no to akurat tu na dole i po prawej stronie tutaj zaczęła robić z lewej strony, to jest żywica z drzewa zmieszana z drobinkami piasku. A są takie, które żywice mieszają z kawałkami roślin. I to wcale nie są wtedy grube. O, to na przykład jest przykład, że to nie jest glina, tylko to jest żywica zmieszana z innymi substancjami, jakimiś znalezionymi. Tutaj jest pokazana inny owad, który właśnie buduje z takiej lepkiej substancji, zamyka wejście do swojej rurki. Ze względu na to, że bardzo wiele różnych gatunków owadów może być zainteresowanych tych waszym domkiem, pamiętajcie, żeby dawać rurki o różnych średnicach. Czy też jak będziecie nawiercać na przykład w drewnie, to też o różnych średnicach. Różne takie miejsca, w których te różne gatunki znajdą swoje miejsce i będą się dobrze czuły. A także są owady inne, które pasożytują na murarkach. I o tym też za chwilę parę słów powiem. O, na przykład to.
To, co widzicie, to się nazywa wysmuga pszczelnica. I to jest pasożyt, który czeka. Stoi przy wejściu do rurki i patrzy, co robi murarka. Murarka przylatuje, liczy, 25 raz przyleciała z pyłkiem, 26, 27, 28, 29. No i za każdym razem, jak ona wyleci, to ta wchodzi do środka i patrzy, co tam słychać w środku. Jak już jest odpowiednia ilość pyłku i na przykład złożone jajeczko, to wtedy szybko składa swoje jajeczko. I ruła, i ucieczka. I potem murarka znowu przylatuje, robi mur i tak dalej. I ona pasożytuje, wtedy jej jajeczko pasożytuje po pierwsze na jajeczku murarki i go zjada, a potem zjada pyłek i się bardzo dobrze czuje. Taka kukułka poniekąd, ale tutaj już zupełnie dochodzi do destrukcji tej murarki. Więc są najróżniejsze pasożyty też, które korzystają z tego i czekają, aż murarka wyleci, żeby złożyć tam swoje jajeczko. I to także była, to jest także żądłówka, która pasożytuje na innej żądłówce. Tutaj są przekroje rurek innych owadów, które właśnie nie robią muru z gliny. Tylko tak jak wam mówiłem, żywica z jakimiś roślinami albo żywica z piaskiem na przykład. Zupełnie inny kolor wewnątrz tych zbieranego pyłku, czy też tych odchodów, tych larw, które zjadają pyłek, niż murarka. No to jest to, co przed chwilą wam mówiłem. Ten owad, który pasożytuje. Taki śliczny. Inne owady zapylające. To akurat zdjęcie ja zrobiłem w namiocie foliowym. Jak wracam po pracy do domu, wchodzę do namiotu foliowego i sprawdzam, co jest. I wtedy jeszcze słoneczko jest, w związku z tym można fajne zdjęcia robić, a potem to najczęściej łapię i wypuszczam. W związku z tym przy okazji można obserwować. To nie są murarki, to co wam teraz pokazuję. To są wszystko owady zapylające, samotne, inne gatunki pszczół, które także możecie wykorzystać, czy też możecie im zapewnić dom. Przy okazji, pytanie, gdzie pszczoła ma oczy? Tu z boku, tak? Takie wielkie. A tu akurat mistrz wie, ale pszczoła ma oczy. Główne oczy pszczoły to są te trzy guzełki u góry. W związku z tym tak naprawdę ma 5 takich odbiorników, których ogląda okolice. Ale często mówi się, że oczy to są tylko, to jest tylko to, nie. To, te trzy. To kolejne owady zapylające z naszego ogrodu. Najróżniejsze, słuchajcie. Dziesiątki, setki gatunków, które... A tu akurat to sfotografowałem, jak siedziałem przy stoliku w ogrodzie i piłem herbatę. I ona usiadła na... To jest ten wyciągnięty woreczek od herbaty owocowej położony obok na talerzyku. To jest koniec tego, to jest fragment tego woreczka z herbatą owocową ekspresową. Chciała się napić, widocznie coś jej zasmakowało i przyleciała, żeby się napić troszkę. I maleństwo straszne, parę milimetrów i to też jest pszczoła. Albo chociażby coś takiego. Są pszczoły, które nie robią swoich domków w pięknie przygotowanych przez was domkach. Tylko znajdują na przykład puste muszle po ślimakach w waszym ogrodzie. I tam robią, jak w rurce, składają te swoje jajeczka i murują. Albo po prostu robią dziury w ziemi i w ziemi robią miejsce, gdzie składają te jajeczka. Tu z kolei inna, która wręcz wygląda jak osa, prawda? To także
także owad zapylający. Inne owady, które korzystają na tym, co dzieje się wokół domku, który zrobicie. No, pszczoły murarki mają to do siebie, że jak lecą z tym pyłkiem i są zawalone tym pyłkiem, to po drodze go gubią. W związku z tym na zewnątrz tych rurek jest mnóstwo tego żółtego pyłku. No i przychodzą od razu na sępa różne inne owady. Często różne chrząszcze, na przykład tutaj macie z rodziny bogatkowatych, które często widywałem po to, żeby się tylko na niej zobaczyć, jaka jest ufuflana od pyłku z przodu, tak? To za chwilkę, ale kolejne owady, które kochają relacje z murarkami, jeżeli będziecie robić domki, to mrówki. Mrówki będą kursować po tym, w zależności od tego, jak to zrobicie ten domek, ale będą wchodzić do góry, będą zbierać ten pyłek, będą wybierać, nawet widziałem mrówki, które wchodziły do rurek i wybierały jajeczka i wynosiły na zewnątrz te jajeczka, no bo to w końcu pokarm białkowy, świeży i tak dalej, smaczny, i wynosiły na zewnątrz do siebie. W związku z tym też trzeba jakby zwrócić uwagę, jeżeli macie mnóstwo mrówek, no to automatycznie te mrówki narobią troszkę kłopotu, bo będą wybierać te jajeczka ze środka tych rurek. Więc budując taki domek, zwróćcie na to uwagę. Jeżeli tych mrówek nie jest za dużo, to one nie przeszkadzają, bo one troszkę działają jak taka służba sanitarna, trochę tam ogarniają ten porządek w tym całym chaosie szaleństwa budowania tych gniazd przez murarki, ale proszę zwrócić na to uwagę. Kolejny, który bardzo chętnie korzysta w momencie, jak zrobicie domek, to pająki. Więc musicie zrobić domek w takim miejscu i w takiej sytuacji, tak go ogarnąć, żeby zwrócić uwagę, czy tam przypadkiem nie ma 20 pająków, które i możecie sobie chcieć robić wtedy hodowlę owadów zapylających, jak wam wszystko pająki wybiorą. Jak to ogarnąć? To za chwilę powiem. Na przykład nie robicie domku w okolicach drzew albo krzewów, tylko jak zrobicie to w takim miejscu odsłoniętym, to wtedy jest znacznie mniej pająków, niż gdybyście to zrobili w okolicach krzewów i drzew. A poza tym o drzewach jeszcze wspomnę za chwilę. Czy widzicie tutaj na tym zdjęciu coś ciekawego? Tak, jest coś, co wygląda jak mucha z takim długim pokładełkiem, z taką rureczką przy tyłku, tak? To są najróżniejsze błonkówki, które pasożytują, które przebijają tym długim pokładełkiem ten mur po to, żeby złożyć tam swoje jajeczka. I potem, żeby spasożytować taką komórkę. O, to jest w przybliżeniu ten owad. Albo na przykład ten. On też czeka, siedzi sobie i czeka. Jak murarka wyleci po kolejną partię pyłku, to on wtedy wlatuje do środka, składa swoje jajeczka i na zewnątrz. Więc najróżniejsze owady, o tutaj widzicie taką sytuację, że jest kokon, który jest przebity, z którego już wygryzły się te błonkówki. Spasożytowany, z którego się wygryzły te błonkówki, albo ten na przykład. W środku wyjadły tą larwę i wyszły na zewnątrz. O, tutaj mamy taką sytuację, że złapałem ich na gorącym uczynku, jak wychodziły i... Przejadły się. Tak. A tak to wygląda, jak otworzycie rurkę i w środku tak wyglądają spasożytowane na przykład dwie komórki. I dzięki temu, że są zrobione mury, widzicie, to pozostałe owady w miarę jakoś tam te w tych kokonach zostaną. Ale te, które zostały już tam, gdzie zostały już złożone jajeczka pasożyta, to widzicie tak jak na tej ilustracji. Więc o, czy na przykład tutaj. W związku z tym pamiętajcie, że jeżeli hodujecie, chcecie mieć pszczółki, to pszczółki wabią od razu też
tych, którzy korzystają z tego i tych, którzy pasożytują na nich. To jest przyroda i nic na to nie poradzimy. Więc hodując pszczółki, jednocześnie będziecie hodować pasożyty. W związku z tym, co zrobić, żeby mieć tylko pszczółki? No co roku otwierać rurki, wyciągać te kokony, które są zdrowe, no i wywalać pasożyty. Tutaj mamy spasożytowaną całą taką rureczkę. Tutaj kolejna fotografia z tym związana. A tu nawet zrobiłem tak, że je hodowałem w próbówce i wyszły mi żywe, bo chciałem je sfotografować, te żywe błonkówki, które były pasożytami w tych rurkach. O, czy na przykład takie coś, czy takie błonkówki, czy takie, które się nazywają inaczej złotolitki. To są także pasożyty, które żyją przy okazji takich rodzin, gdzie są murarki. O, albo coś takiego na przykład. Jakieś inne towarzystwo. Chrząszcze także spotykałem bardzo różne, które wchodziły do tych rurek, które korzystały z pyłku, czy na przykład owady, które robiły taką rozwałkę w środku, taką demolkę. Inna rzecz, to z takich rurek także bardzo chętnie korzystają niektóre gatunki os i one są cudowne. Bo wiecie, są takie osy, które zbierają z naszych ogrodów pająki, żądlą te pająki, że one są nieprzytomne, ale żywe, zbierają do takich rurek, na przykład nazbierają 15 pająków, składają swoje jajeczka, mur, 15 pająków, jajeczko, mur. I to jajeczko tej osy potem żywi się tymi pająkami, które ma nazbierane. A w tym przypadku, to co widzicie, jak otworzyłem, to osa nazbierała gąsienicę dla swojej, żeby się nimi najadła. I zobaczcie, jak to wysypałem, to tak to wyglądało. Ta w środku, ta bardziej ciemnozielona, to jest larwa osy, która się żywiła tymi dookoła. I wiecie, co zrobiłem? Dałem do próbówki. Ona je zeżarła. Chciałem wiedzieć, co za osa z tego wyjdzie, tak? Potem. No i wyszła taka śliczna. I one też korzystają z rurek. Więc osy, jest wiele gatunków os, które zbierają w waszych ogrodach pająki, zbierają różne inne owady, którymi potem karmią swoje dzieci, bo karmią mięsem. Najróżniejsze owady, których nawet nie byłem w stanie zidentyfikować, pojawiały się w trakcie otwierania tych rurek. No i kolejna rzecz to z kolei choroby. I tutaj choroby i przede wszystkim ja spotykałem się z grzybicą, tak zwaną grzybicą wapienną, albo czasami zastanawiałem się, czy to nie jest przypadkiem grzybica kropidlakowa. Zarodniki tego grzyba kiełkują w tylnej części jelit w larwach. Wzrost larwy jest wtedy zahamowany i grzyb przez ścianę jelit wnika do tkanek w kilka dni i ta larwa zamienia się w twardą mumię kredowo-białą lub czarną. I te rzeczy wam pokażę. Zobaczcie na tej ilustracji, po prawej stronie w trzech komórkach są właśnie larwy, które zamarły pod wpływem tego grzyba. A bywają i rurki, gdzie całe są zamarłe. Zarodniki tego grzyba gdzieś zbierane są przez odnóża gdzieś tych pszczół, które latają na określone kwiaty, czy gdzieś się tam spotykają i potem roznoszą. I teraz, jeżeli zrobicie domek, w którym będzie 300-500 rurek i będzie ten grzyb, i 5 pszczół przyniesie i będzie chodzić po tych rurkach, to macie zarażone wszystko. Więc kolejna rzecz, róbcie domki jakie chcecie, ale lepiej mniej, a więcej, niż zrobić jeden... mniejsze, a więcej, niż jeden wielki jakiś tam gmach, blok mieszkalny.
bo one nawzajem się od siebie zarażają jak dzieci w przedszkolu przeziębieniem, tak? Jedno dziecko przyniesie za chwilę, przedszkole jest puste, bo wszystkie dzieci są chore w domu. To jest to samo z tym. W naturze, tak jak wam mówiłem, tu trzy jajeczka, tam trzy jajeczka. W związku z tym one mają szansę sobie poradzić z tym wszystkim. Film został zrealizowany na zlecenie Stowarzyszenia Pasio Creatio z Bielska-Białej. Wykład i warsztaty przeprowadził dr Jacek Proszyk, który jest też autorem filmów i fotografii wykorzystanych podczas wykładu i warsztatów. Stowarzyszenie Pasio Creatio i wykładowca zezwalają, by film pokazywać i rozpowszechniać w miejscach publicznych i na warsztatach budowy domków dla owadów zapylających wyłącznie nieodpłatnie. A pod filmem znajduje się numer konta stowarzyszenia do dobrowolnych wpłat na cele statutowe. Nagranie zrealizowano w pięknych okolicznościach ośrodka Jasienica 10 koło Bielska-Białej, któremu stowarzyszenie dziękuje za gościnę. Ośrodek Jasienica 10 to miejsce rozwoju terapeutycznego, sportowego, prowadzącego wiele warsztatów dla dzieci i dorosłych, w tym szkołę carvingu. W naszym filmie nie narzucamy gotowych rozwiązań, tylko dajemy narzędzia do tego, by każdy je użył do swoich indywidualnych warunków i przez to osiągnął sukces w hodowli zdrowych pszczół. Podobnie broker ubezpieczeniowy i reasekuracyjny PWS Konstanta pozwala na pełną indywidualizację działań nastawionych na rozwiązanie problemu zgodnie z potrzebami klientów. Obecność pszczół to gwarancja stabilności na rynku żywnościowym, a obecność firmy PWS Konstanta, której dziękujemy za wsparcie finansowe, to gwarancja stabilności na rynku ubezpieczeń i reasekuracji. W Bielsku-Białej znajduje się ośrodek edukacji Sokrates, który prowadzi szkołę. Tam m.in. młodzież może uczyć się w technikum weterynaryjnym. Szkoła posiada bardzo dobrze przygotowane zaplecze i bazę dydaktyczną oraz bardzo dobrą kadrę składającą się z lekarzy weterynarii, inżynierów i nauczycieli, którzy doskonale przygotowują uczniów do egzaminu zawodowego oraz matury. Dziękujemy za wsparcie finansowe szkole Sokratesa.